Ostatnim razem rozmawialiśmy o tym, jak ważnym organem są nerki i dzięki czemu są w stanie odfiltrowywać z naszego organizmu wszystkie zbędne produkty przemiany materii, które powinniśmy z naszego organizmu wydalić. Innymi słowy, rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób w nefronach, czyli tych najmniejszych jednostkach funkcjonalnych nerki, powstaje mocz. Dzisiaj przyjrzymy się temu, w jaki sposób za pomocą takiego procesu, który nazywa się wtórnym transportem aktywnym, w nefronach jesteśmy w stanie odfiltrować z moczu pierwotnego wszystkie te substancje, które w moczu ostatecznym znajdować się nie powinny, w szczególności glukozę, która, jak wiesz, jest najważniejszym paliwem naszego organizmu i zdecydowanie nie powinniśmy jej tracić. Przyjrzyjmy się jednak najpierw temu, czym w ogóle ten wtórny transport aktywny jest. Przypomnijmy sobie może na początek, że jest. Oprócz transportu wtórnego, który jest nadmieniony w tytule, coś takiego jak transport pierwotny. Pierwotny transport aktywny to jest taki transport aktywny, o którym zazwyczaj myślimy wtedy, kiedy mówimy transport aktywny w komórce. To jest taki transport, którego doskonałym przykładem jest pompa sodowo-potasowa, której mechanizm omówiony jest dosyć szczegółowo w oddzielnym filmie, więc nie będę się teraz wydawać tutaj w szczegóły. Generalnie chodzi o to, że jest to takie białko zakotwiczone w błonie komórkowej, które za pomocą tego, że pożera energię z hydrolizy ATP, czyli takiego związku, z którego rozkładu dostajemy energię w komórkach. I dzięki temu, że tę energię wykorzystuje, to jest w stanie wytransportować na zewnątrz komórki jony sodu, a potem do wewnątrz komórki jony potasu. Czyli chodzi po prostu o to, że trzeba w to włożyć jakąś energię. Trzeba z komórki, a właściwie z cząsteczek, które w komórce się znajdują, tej energii zaczerpnąć, po to, żeby być w stanie coś wytransportować na zewnątrz. Natomiast transport wtórny aktywny to jest taki rodzaj sztuczki, która polega na tym, że jakaś substancja, dajmy na to białko, glukoza, o której za chwilę będziemy mówić, nie byłaby w stanie przedostać się do wewnątrz komórki. Ale dzięki temu, że jakaś inna substancja, w tym przypadku będą to jony sodu, dostaje się do komórki w sposób zupełnie swobodny, to ta glukoza, ta druga cząsteczka, w tym przypadku glukozy, zabiera się po prostu z tym jonem sodu do środka komórki, nie jakby na drugiego. Przyjrzyjmy się temu w szczegółach, ale najpierw powiedzmy sobie, że ten wtórny transport aktywny może być dwojakiego rodzaju. Pierwszy rodzaj takiego transportu nazywa się symport. I chodzi w tym o to, że mamy, tutaj będzie wnętrze, o tutaj, a tutaj jest zewnętrze komórki, tutaj. Więc załóżmy, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że na zewnątrz komórki wydostają się jony sodu. Po prostu dlatego, że na zewnątrz komórki, załóżmy w tej chwili, jest ich mniej i one swobodnie mogą się na zewnątrz wydostać. Ale dzięki temu, że się wydostają, to otwierają taki mechanizm otwierają takie białko, dzięki któremu również jakaś inna cząsteczka, powiedzmy, że to będzie glukoza, może wydostać się na zewnątrz. Tak naprawdę glukoza sama nie byłaby w stanie wyjść na zewnątrz, ale razem z tymi jonami Na+ jest w stanie. I to się nazywa symport, czyli taka sytuacja, w której dwie cząsteczki podróżują w tym samym kierunku, przy czym jedna z nich jest w stanie się wydostać niezależnie od wszystkiego, a ta druga jest w stanie podróżować tylko z nią. Kolejna sytuacja odwrotna, która jest tak samo przykładem transportu aktywnego wtórnego to jest tak zwany antyport. Antyport jest odwróceniem sytuacji, z którą mamy do czynienia w symbole. No i znowu mamy jakąś przestrzeń, tutaj jest wnętrze, tutaj jest zewnętrzna strona i mamy taką sytuację, w której jedna cząsteczka dostaj, wydostaje się. Na zewnątrz, no znowu niech to będą te jony e Na. Plus, dla przykładu. I w tej sytuacji, dzięki temu, że te jony e Na, plus wydostają się na zewnątrz, to posługują się one takim mechanizmem molekularnym, który jednocześnie pozwoli na to, żeby jakaś inna cząsteczka, na przykład jony K, plus, dostały się w tym samym czasie do wnętrza komórki. Ale to jest sytuacja, która nie wymaga dodatkowego wkładu energetycznego, w przeciwieństwie do pierwotnego transportu aktywnego. To jest ważne, żebyś o tym pamiętał: że to jest taka sytuacja, która po prostu wykorzystuje to, że gdzieś tej pierwszej cząsteczki niech naszym bohaterem będą tutaj jony e NA, plus i w tej i w tej sytuacji załóżmy, że jest ich po prostu mniej na zewnątrz. W naturalny sposób z prawdy fuzji będzie wynikać, że te jony będą chciały się dostać tam, gdzie jest ich mniej. Po prostu będzie dążyć ta sytuacja do wyrównania stężeń i dzięki temu naturalnemu napędowi, jakim będzie to, że te jony będą się chciały wydostać z komórki, czyli poruszać się zgodnie ze swoim gradientem stężeń w tę stronę, gdzie jest ich mniej, to stworzy to taką sytuację, kiedy ta druga substancja, która podkreślam sama z siebie nie byłaby się w stanie wydostać na zewnątrz albo przedostać do środka, jest w stanie to zrobić właśnie dzięki temu, że jedzie niejako na plecach tej innej cząsteczki. Tak więc możemy mieć do czynienia z symportem i z antyportem. Symport, wtedy kiedy obydwie cząsteczki podróżują w tę samą stronę, to jest ta sytuacja. I antyport, kiedy dwie cząsteczki podróżują w przeciwną stronę, i to jest ta sytuacja. I obydwie te sytuacje są wykorzystywane w nefronach po to, żeby z naszego moczu pierwotnego odpompować. Właściwie nie powinnam powiedzieć odpompować, bo to nie jest żaden aktywny proces. Powinnam powiedzieć, że. Właśnie za pomocą wtórnego transportu aktywnego z naszego moczu pierwotnego są w stanie przedostać się tam, gdzie powinny, czyli do wnętrza komórek, które stanowią ścianki kanalika naszego nefronu, te substancje, które w moczu ostatecznym znajdować się nie powinny. No to przyjrzyjmy się teraz na przykładzie glukozy, która jest zdecydowanie najważniejsza tutaj, jak to będzie wyglądało. Jeszcze raz dla przypomnienia wkleiłem ci tutaj rysunek tego jak wygląda nefron. On tutaj jest schematycznie zaznaczony po lewej stronie tak, żeby doskonale było widać gdzie znajduje się kanalik kręty pierwszego rzędu. Teraz zaznaczam go strzałką. Pętla Henlego to jest to co zaznaczam tutaj i kanalik kręty drugiego rzędu, to tak tylko dla przypomnienia, żebyś wiedział o czym mówimy. Teraz z racji, że glukoza, tak jak przed chwilą wspomniałem, jest może tutaj najważniejsza, Zobaczmy, co dzieje się tutaj właśnie w kanaliku krętym pierwszego rzędu który znajduje się tutaj i zaznaczony jest tutaj przeze mnie strzałką. No więc narysujmy sobie, może, jak wygląda wnętrze takiego kanalika. Przypominam ci, że kanaliki zbudowane są tutaj z nabłonka jednowarstwowego, to znaczy, że to są po prostu bardzo cieniutkie. Jedna warstwa komórek znajduje się tutaj, tylko dzieląca właśnie nasz kanalik od naczynia krwionośnego, które będzie znajdować się schematycznie. To narysujemy teraz za pomocą tej o, tutaj będzie naczynie krwionośne i z drugiej strony tak samo. To nie jest tak, że to tak idealnie przylega do tego kanalika, ale po prostu kanalik jest bardzo solidnie opleciony siatką naczyń krwionośnych po to, żeby to, co jest odfiltrowywane z moczu pierwotnego, zaraz swobodnie mogło się właśnie przedostawać do naczyń krwionośnych, których ścianki też przecież zbudowane są z nabłonka, tylko troszeczkę innego niż tego, który stanowi ścianę naszego kanalika tutaj. O. No więc dobrze, tutaj mamy tak zwane światło kanalika, czyli tę po prostu przestrzeń, w której będzie znajdował się mocz pierwotny. No i dobrze, teraz przyjrzymy się temu, co się dzieje tutaj z tym moczem pierwotnym. Może napiszemy, że tu jest o mocz pierwotny. Co się dzieje, że z tego moczu pierwotnego odfiltrowywana jest glukoza, która tutaj jak widzisz o znajduje się na pierwszym miejscu wśród substancji, które w tym miejscu są odprowadzane. No dobrze, wiemy już, że dzieje się to za pomocą tak zwanego wtórnego transportu aktywnego. Ale ten wtórny transport aktywny w pewnym sensie napędzany jest przez pierwotny transport aktywny w postaci działania pompy sodowo-potasowej. No i teraz przyjrzyjmy się temu, jak to się właściwie dzieje. Teraz rysuję w super powiększeniu, w super powiększeniu jedną z komórek stanowiącą fragment ścianki naszego kanalika pierwotnego. O tutaj, to jest oczywiście bardzo duże uproszczenie. Tutaj gdzieś będą się znajdowały komórki tworzące. Naczynie krwionośne, a właściwie ściany naczynia krwionośnego, a to o, to jest nasza, o to, to jest nasza komórka, która tworzy fragment naszego kanalika. No dobrze, no więc w tym kanaliku znajduje się pompa sodowo-potasowa, która powoduje, a właściwie w tej komórce, która powoduje, że jony sodu wydalane są na zewnątrz komórki. Napiszemy sobie tutaj, na+ plus na zewnątrz komórki. Odsyłam cię do filmu, który mówi więcej o działaniu pompy sodowo-potasowej. Tak jak wspomniałam na początku, pompa sodowo-potasowa działa w taki sposób, że za pomocą wykorzystania energii z hydrolizy ATP jony Na+ wydalane są na zewnątrz komórki, a do środka komórki wprowadzane są jony K+. No więc mamy taką sytuację, że z komórki Wydalane są jony Na, czyli w komórce znajduje się ich mało. Z tego właśnie powodu, o tutaj może jeszcze powinnam zaznaczyć ważną sprawę, że tutaj jest światło kanalika i tędy, o, płynie sobie mocz pierwotny. Zrobimy sobie strzałkę, że to jest ten mocz pierwotny, on tu sobie płynie, o. No i z racji tego, że w tym moczu pierwotnym będzie więcej jonów Na, niż w komórce. To one będą chciały wpłynąć do tej komórki do środka. No i teraz właśnie mamy do czynienia z białkiem, które znajduje się tutaj, w błonie tej samej komórki. I przez to białko do środka transportowane są jony Na. Z tego moczu pierwotnego. Czyli dlatego, że jonów Na pozbywa się komórka na zewnątrz w sposób aktywny za pomocą pompy sodowo-potasowej, to za pomocą innego białka w transporcie wtórnym, aktywnym, będzie wprowadzany do środka właśnie te jony Na, które o, tutaj sobie narysujmy, one sobie wszędzie tutaj pływają i dlatego zostają wprowadzone do środka komórki. I razem z nimi. Zabiera się glukoza, która, tak jak wcześniej mówiliśmy, glukoza napiszemy super ważny. Super ważna substancja, razem z jonami NA, za pomocą tego samego białka na plecach jonów NA, zabierana jest do środka. Sama glukoza nie byłaby w stanie dostać się do środka, ale to, że jony NA, przedostają się za pomocą tego białka wbudowanego w ścianę do środka komórki, to umożliwia glukozie przejście razem z nimi. Czyli to, co mówiłam, że ten transport wtórny niejako napędzany jest przez transport aktywny, to miałam na myśli to, że gdyby nie fakt, że tutaj aktywnie pompa sodowo-potasowa. Odprowadza jony Na, na zewnątrz komórki. To nie powstałaby taka sytuacja, że w tej komórce, stanowiącej fragment ścianki naszego kanalika, jest mniej jonów Na, niż w moczu pierwotnym. No więc, to, że jest mniej jonów Na, w komórce niż w moczu pierwotnym, to będzie powodowało, że one będą chciały się przedostać do środka i to stworzy sytuację, w której glukoza również będzie mogła się dostać do wewnątrz. Zorientowałeś się już na pewno, że to, co tutaj omawiamy, to jest przykład symportu, dlatego że obydwie substancje przedostają się w tę samą stronę. Tak więc mamy do czynienia właśnie z wtórnym transportem aktywnym i dzięki temu mamy. Więcej glukozy w komórce, zresztą więcej jonów Na Plus również, które dostają się tutaj z moczu pierwotnego. Finalnie ta glukoza, która jest tutaj w komórce, będzie się przedostawała właśnie do krwi, do naczynia krwionośnego, która, której ścianka jest narysowana tutaj. Oprócz tego przykładu, który przedstawiam ci tutaj na różnych odcinkach kanalika, różne rodzaje wtórnego transportu aktywnego są wykorzystywane. Nie tylko jest to symport, jest to również antyport, antyport w szczególności w kanaliku drugiego rzędu i tam dotyczy to transportu jonów Na+ i K+, ale Zasada generalnie jest ta sama. Najważniejsze jest, żebyś wiedział, że ten wtórny transport to właśnie polega na tym, że substancja, która sama z siebie musiałaby być przetransportowana z wydatkiem energii, może być również przetransportowana dzięki temu, że jakaś inna cząsteczka, mówiąc w uproszczeniu, jej to umożliwia. Istotne jest także, żebyś pamiętał z tego filmu, że transport aktywny. Wtórny często odbywa się w powiązaniu z transportem aktywnym pierwotnym, w tym przypadku reprezentowanym przez pompę so, sodowo-potasową, która wykorzystuje Energię do tego, żeby działać. Tak więc warto wiedzieć, że właśnie między innymi dzięki takiemu mechanizmowi nasze nefrony są w stanie skutecznie odfiltrowywać mocz pierwotny i doprowadzać do tego, że wydalamy z naszego organizmu tylko to, co niepotrzebne, a odzyskujemy to, co jest do jego funkcjonowania niezbędne. Do usłyszenia następnym razem.